Zwycięzcą w tej kategorii jest zacny, doświadczony mobilar, 70-letni świeżyk. Na pewno wybierze redaktor naczelna pisma, pani Małgorzata Wężewska. Wprowadza w świat czasopisma, ale przede wszystkim uczy, że bywają mądre media i że warto umieć je znaleźć i posługiwać się nimi jako źródłem wiedzy i poznania. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Ona jest dla nas ważna z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to kolejny bardzo piękny urodzinowy prezent w tym roku z okazji 70-lecia. Po drugie dlatego, że to znakomite uhonorowanie dla wszystkich twórców, którzy, jak pani minister wspomniała, rzeczywiście dosyć rzadko pojawiają się w świetle reflektorów, których znakomita reprezentacja jest tutaj dzisiaj wieczorem z nami. Bardzo pięknie państwu dziękuję za to, że dzielą się państwo z nami swoim talentem. To nagroda w końcu dla tych, którzy pomagają mi w codziennej pracy nad Świerszczykiem, których to ludzi znakomita reprezentacja jest dzisiaj z nami. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za to, że państwo pomagają. W końcu to cudowny prognostyk na przyszłość, bo przecież skoro już mamy teraz taką nagrodę, to być może w przyszłości też będziemy mogli zostać instytucją narodową i w swoim okolicy.